Hejka, kochani! W końcu założyłam kanał na YouTubie. W końcu się mnie doczekaliście. No i słuchajcie, zebrałam Wasze pytania z komentarzy pod zdjęciami i postanowiłam odpowiedzieć na najciekawsze pytania. Więc zaczynamy! Jaka była moja najlepsza sesja w Top Model? Najlepiej wspominam, słuchajcie, sesję z Masterchefa Junior z dzieciakami, dlatego że wcieliłam się w rolę siostry, gdzie sama mam rodzeństwo. Także ja nie mam problemu z nawiązaniem kontaktu z młodymi ludźmi, także jak najbardziej się wczułam w tą rolę. Słuchajcie, sesje zdjęciowe mam raz w tygodniu i zazwyczaj są to sesje beauty. Nie lubię sesji fashion, dlatego że nie mogę się uśmiechać, a ja bardzo lubię. Uwielbiam sesję beauty, dlatego że mogę pokazać tak naprawdę siebie. Moje życie po Top Model to jeden wielki chaos. Przeprowadziłam się do Warszawy. Tak naprawdę nie wiem, jak się nazywam, bo nie dość, że sesje, pokazy, jakieś prywatne sprawy. Wszystko jakoś łączę ze sobą, ale nigdy się nie wysypiam tyle, ile bym chciała. Ogólnie udział w Top Model dał mi dużo pewności siebie. Wiem, czego nie robić, wiem, co chcę robić. Mam tą motywację, że robię to dla kogoś, kto czeka tak naprawdę z utęsknieniem. Także jestem dla Was, Wy jesteście dla mnie. No i działamy. Co ze mną i z Mateuszem Milem? Otóż nigdy nie byliśmy razem. Kumplujemy się poza programem, także łączą nas relacje tylko czyste koleżeńskie. Moim ulubionym jurorem w Top Model była Kasia Sokołowska, gdzie bardzo ją cenię za to, że zawsze ma swoje zdanie. Jest kobieta taka z charakterem, gdzie ja sama taka jestem, że nie lubię czegoś nie wiedzieć, tak? Ona albo tak, albo nie. Kaśka wydawała się w tym wszystkim prawdziwa, ona nikogo nie udawała, była sobą i tak naprawdę widziałam w niej taki autorytet, którego warto naśladować przez cały program. Po programie mam kontakt z Patrykiem Grudowiczem i z Kamilem Popławskim, gdzie jak sami możecie zauważyć, Kamil odpadł pierwszy, Patryk wygrał, ja po środku. Łączą nas sprawy zawodowe, dlatego że albo spotykamy się na pokazach, eventach, albo po prostu przy sesjach zdjęciowych. No i co, no jeszcze mogę powiedzieć, że razem wychodzimy na jakiegoś drinka, na obiad, no po prostu utrzymujemy razem kontakty wspólnie, także nie ma żadnych spin. No i otaczamy się w najbliższym gronie. A z Adą to wygląda tak, kochani, że nie mamy żadnego kwasu, ale też nie jesteśmy bliższymi przyjaciółkami. No, ale mamy tematy wspólne do rozmowy, także chyba nie jest najgorzej. Nie wiem, czy wiecie, mam 3 tatuaże, które wcale nie utrudniają mi pracy w zawodzie. Jeden jest tutaj na bicepsie, którego nie mam i oznacza, a czy to jest konewka z kwiatkiem, z tulipankiem, co oznacza pielęgnuj to, co sobie masz najlepsze. Czyli ja zrobiłam ten tatuaż dlatego, że wchodząc do programu wiedziałam, że jestem taka i taka i też te takie wartości swoje pozostały do dziś i mam nadzieję, że będą ze mną przez cały czas, co będę robiła w życiu. Kolejny jest tutaj, CSM, czas szybko mija. Mija, więc nie ma co się załamywać w danej chwili, bo to jest tylko chwila, więc do przodu, kochani. I jeszcze jeden mam tutaj, taki przecinek, średni w sumie, co oznacza, że w pewnym momencie musisz stanąć, powiedzieć koniec, coś innego robimy. Tak samo jak ja wybrałam swoją drogę z modelingiem, tak stanęłam przy aktorstwie. Kurczę, Ewa, aktorstwo czy modeling? Więc jedno odcięłam i zaczęłam realizować się w tym, co naprawdę lubię i w czym jestem prawdziwa. No i co do pracy, to są korektory maskujące, gdzie zawsze mogę zakryć ten tatuaż, także nie ma w tym problemu. Potrafię oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Staram się spędzać z moim partnerem jak najwięcej czasu, nie mówiąc o pracy, po pracy. Także potrafię to oddzielić, ale jest zupełnie inaczej na ściankach, ponieważ sama wchodząc na ścianki czuję się mega przytłoczona i też jego obecność przy mnie daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, no i poczucie, że jestem po prostu sobą i nie muszę nikogo udawać. Jasne, że bym chciała powtórzyć przygodę z Top Model. Fajne wspomnienia, super ludzie, dużo nauki tak naprawdę i co? No i nie mogę wziąć udziału po raz kolejny, bo już raz byłam, zobaczyłam to, co chciałam. I tak. Wiecie co? Na początku chyba troszkę tak, bo jednak wszystko takie nowe, ludzie, którzy cię zaczepiają o zdjęcia, gdziekolwiek nie pójdziesz, jesteś rozchwytywana.
I w sumie chyba każdy z nas, uczestników, miał coś takiego, wow, ale jestem fajna, super, jest i w ogóle jestem na pierwszym miejscu. Ale potrafiłam w miarę szybko ogarnąć życie w Top Model, a życie po programie. Także mi to z łatwością przyszło, żeby jednak Ewa, stop, hello, co ty robisz? Jesteś sobą, więc pozostań tą Ewką, którą byłaś. I na przykład ci znajomi, przyjaciele, z którymi utrzymuję kontakt do dziś, wiedzą, że totalnie nic się nie zmieniłam, tylko parę doświadczeń życiowych weszło mi do głowy. No a ci, którzy mnie nie znają, to musicie mnie poznać, bo naprawdę nie jestem okropna. Jestem potulna jak baranek. No i co? No, każdemu gdzieś tam odbija, tak? No, ale trzeba w tym wszystkim zachować umiar. Każda opinia wasza jest dla mnie ważna, czy opinia negatywna, czy pozytywna. Z tych negatywnych wyciągam wnioski, ale taki zwykły hejt po mnie spływa, na przykład, ej, ty jesteś głupia. Okej, to jestem głupia. Myśl sobie jak chcesz, ja i tak znam swoją wartość. Słuchajcie, najważniejsze pytanie całego Q&A, czy jestem na diecie? Kurde, nie wiem co wam mam powiedzieć, bo jestem na diecie obrotowej. Tu coś zjem, tam coś zjem. No i co, do fast foodów się nie boję, do sałaty podchodzę, na siłownię uczęszczam regularnie, piję dużo wody, no ale do dziś nie umiem liczyć kalorii. Dzięki wielkie, że byliście ze mną, że dotrwaliście do końca. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzu. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. No i jeżeli czekacie na więcej, dajcie suba.